Kalla to jeden z najprostszych i najszybszych do zrobienia kwiatów, jakie znam i jakie potrafię robić. Do jej zrobienia potrzebujemy foremki w kształcie serca. To jest zwykła, regularna foremka w kształcie serca. Będziemy potrzebowali jeszcze wałka, wykałaczki jednej i żółtego i białego lukru. Używam w tej chwili lukru, do którego dodałam nieco CMC. Z racji tego, że potrzebuję, żeby te kwiaty w miarę szybko mi wyschły. Jeśli macie czas, nie musicie używać CMC. Można zresztą też zrobić je ze specjalnego lukru przeznaczonego do kwiatów, nazywanego Gampaste. On jest nieco droższy od tych standardowych lukrów, no ale wysycha szybciej, właśnie przez dodatek CMC. Ok. Rozwałkuję lukier dosyć cienko, ale tak nie bardzo cieniutko. Myślę, że na grubość jakieś 2 mm mniej więcej. Zapomniałam powiedzieć, że będzie mi jeszcze potrzebny pędzelek z wodą i woda sama do sklejenia kwiatów. No i jakaś podpórka, jeśli będziecie je suszyli. To jakieś miejsce, żeby je podeprzeć na tyle, żeby wyschły w takiej postaci, w jakiej chcecie, żeby były docelowo. Rozwałkowałam troszkę więcej lukru, bo potrzebuję więcej kwiatków. A jeszcze a propos samego CMC, to dodaje się go, wydaje mi się, że proporcje są takie, że na pół kilograma dodaje się pół łyżeczki CMC, chociaż muszę przyznać, że ja zawsze dodaję na oko. I dobrze jest po tym, po zagnieceniu, troszeczkę odstawić lukier na 10-15 minut, wtedy CMC zaczyna działać, on się lepiej się pracuje z takim lukrem. Wykrawaczką wycinam kwiatki. Najpierw te wszystkie poszarpania wyrównam, żeby nie było ich widać na kwiatku. Każdy kwiatek wygląda bardzo realistycznie wtedy, kiedy ma naturalnie cieniutkie te brzegi. U nas są w tej chwili grube. Ja wałkiem, mocno dociskając, wygładzę, ale tylko same brzegi. Nic ponadto. Tutaj środka też nie trzeba za bardzo wygładzać, bo on nam przytrzyma całą konstrukcję kwiata, więc nie ma potrzeby, żeby jakoś specjalnie to wygładzić. Jeszcze tylko połączenia rozpłaszczę lekko dłonią, żeby się nie rzucały w oczy i zobaczcie, jakiej grubości jest w tej chwili płatek. Taki kwiatek będzie zawsze wyglądał naturalnie. I jeszcze odrobinę żółtego lukru na środek. Odetnę sobie tyle, na razie więcej mi nie potrzeba na jedną część. Wałkuję lekko. Wykałaczkę zanurzę w wodzie, po to, żeby mi się lepiej trzymała. Nadziewam ją na lukier. I tutaj odkryłam bardzo pomocne urządzenie, jakim jest ręcznik papierowy, ale być może znajdziecie coś, co będzie podobną miało strukturę. Ja używam ręcznika po to, żeby nadać tej pałeczce taki lekko wypukłe kropki. Świetnie się ten ręcznik sprawdza do tego celu. Płatek nawilżam tylko i wyłącznie tą część tutaj środkową z dwóch stron. W środek wkładam pałeczkę, zawijam jedną część, po czym zawijam drugą część. Nie bardzo ściśle, chodzi o to, aby troszeczkę było widać to miejsce, gdzie jest zawinięte. Ściśnięte mają być tylko w tym miejscu, żeby się trzymały. I teraz leciutko palcem odginam do zewnątrz płatek. On jeszcze w tej chwili jest taki bardzo podatny na wszystkie odkształcenia, ale za chwilę, jak zacznie wysychać, to już będzie zupełnie inaczej. No i teraz przyda nam się coś. Możemy wykorzystać ten sam ręcznik, na którym oprzemy kwiatka, żeby sobie ostatecznie wysechł i żeby był taki troszkę wygięty w dół, tak jak kalie mają, czyli tak się jakby przewieszają przez
ten ręcznik papierowy. Tak go zostawię do momentu, kiedy on całkowicie będzie suchy i wtedy będzie można go już wziąć i umieścić na torcie. I jeszcze raz powtórzę wersję przyspieszoną. Czyli najpierw wyrównuję sobie brzegi, jeśli są poszarpane nieco tak jak moje. Następnie wałkiem rozpłaszczam brzeg. Palcem wygładzam ewentualnie tutaj takie ślady po wałku. Od razu sobie niedużą ilością wody zwilżę środek i kawałek żółtego lukru, z którego formuję na początek taką grubszą nieco niż potrzebuję, grubszy nieco wałeczek niż potrzebuję. Wykałaczkę, którą zanurzę w wodzie, wbijam w środek i kawałek ręcznika papierowego, bądź dowolna inna rzecz, dowolny inny materiał, który nada Wam taką konsystencję, jakiej potrzebujecie. I zawijamy. Najpierw jedna część, potem druga część i leciutko odchylamy płatek do zewnątrz. Troszeczkę przykleję, ok. Odchylamy płatek do zewnątrz po to, żeby nadać mu naturalnego wyglądu. No, zostawiamy do całkowitego wysuszenia.